Czas na audycję z ratusza. W pierwszej części spotkania rozmawiamy z panem Łukaszem Kurzyną, zastępcą prezydenta Suwałk, między innymi do spraw gospodarczych. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Po tej stronie Artur Parafinowicz, a rozmowę zaczynamy od wydarzeń na Ukrainie, bo nie sposób zacząć inaczej. Jak państwo przyjęli informacje na temat agresji Rosji na naszego sąsiada? No na pewno była to taka niespodziewana dla mnie informacja i bardzo zaskakująca. Osobiście nie spodziewałem się tego, że do tego ataku dojdzie. Myślałem jednak, że ta sytuacja zostanie rozwiązana w sposób pokojowy. Niestety tak się nie stało. Nasze miasto oczywiście zamieszkuje bardzo wiele osób narodowości ukraińskiej. Od wielu lat tutaj pracują i jakby żyją, mieszkają wraz z rodzinami. Dlatego też wczoraj odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Ukraińców w Suwałkach, z panią prezes Anną Samolienko oraz panią Ireną Popową, by zapewnić o wsparciu ze strony suwalskiego samorządu. Na razie podjęliśmy decyzję, że w ramach funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich uruchomiliśmy dwa numery telefonu i adres mailowy, pod którym będzie można zgłaszać tutaj suwalczanie, przedsiębiorcy oraz inne osoby będą mogły zgłaszać chęć zainteresowania właśnie udzielenia pomocą Ukraińcom, którzy dotrą być może do Suwałk w ramach uchodźstwa z Ukrainy. Tutaj może podam te adresy. To są adres mailowy wso@um.suwalki.pl i numery dwa telefonów. To jest 562 81 22 oraz 562 81 24. Oczywiście to, co będzie najpotrzebniejsze, to możliwość zapewnienia zamieszkania odpłatnego bądź nie, ewentualnie zapewnienia pracy tym osobom, które tutaj z Ukrainy do nas dotrą. My oczywiście te wszystkie informacje, które zbierzemy, zostaną do nas zgłoszone, przekażemy do Związku Ukraińców w Suwałkach, który będzie pełnił taką rolę opiekuna obywateli Ukrainy, którą do Suwałk dotrą. W marcu uruchomimy również punkt konsultacyjny dla cudzoziemców, o czym poinformujemy niebawem. Też chciałbym poinformować, że wcześniej, już bo 15 lutego, pan prezydent Rynkiewicz skierował list ze słowami wsparcia i otuchy do władz miasta naszego takiego partnerskiego Tarnopol na Ukrainie. W ramach przygotowań do tego, co się może wydarzyć, również na polecenie wojewody podlaskiego w ostatnich dniach informowaliśmy władze państwowe o tym, ilu uchodźców jesteśmy w stanie w razie czego przyjąć. Z naszych danych wynika, że obecnie jesteśmy przygotowani, żeby około 1000 osób zapewnić schronienie, jeżeli będzie taka potrzeba. Dzisiaj dojdzie do kolejnej wideokonferencji właśnie z wojewodą na temat sytuacji na Ukrainie, więc te przygotowania trwają do udzielenia pomocy. Przejdźmy do pytań związanych z miastem. Samorząd buduje nowy blok na wynajem. Co to za inwestycja? Do kogo jest to adresowana? Chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku, w pierwszym półroczu, budowę nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Franciszkańskiej, które zrealizuje spółka miejska ZBM TBS. Docelowo będzie powstanie tam 6 bloków, w których będzie łącznie ponad 300 mieszkań. Pierwszy z tych bloków powinien być gotowy pod koniec przyszłego roku. Znajdą się w nim 53 mieszkania na wynajem, które z czasem będzie można wykupić. Właśnie niedawno otworzyliśmy oferty w przetargu, właśnie tutaj spółka otworzyła, w przetargu na budowę zgłosiło się 5 firm. Rozpiętość cenowa jest bardzo duża, bo od 13 do 17 milionów. Niemniej jednak z całą pewnością uda się wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Budynek roboczo nazywany A będzie obiektem dwuklatkowym, całkowicie podpiwniczonym. W piwnicy będzie garaż na 43 miejsca postojowe, 53 mieszkania, tak jak mówiłem, będą to mieszkania wykończone pod klucz od 28 do 71 metrów młodych. Jest to oferta kierowana przede wszystkim do ludzi młodych, którzy nie posiadają własnego czyli są w takiej sytuacji, że osiągają dochody i nie kwalifikują się do przydziału mieszkania komunalnego, a z drugiej strony te dochody są na tyle niewystarczające, że nie mają zdolności kredytowej i bank
banki nie udzielą im kredytu na zakup taki komercyjny mieszkania i dlatego chcemy ich wspomóc w tym początkowym okresie ich życia właśnie ofertą mieszkań na wynajem po koszcie dużo niższym niż koszt rynkowy, bo tak szacujemy, że ten czynsz, który będzie trzeba w przypadku naszych mieszkań płacić, będzie gdzieś na poziomie 60% tego, co się obecnie kształtuje w okresie wynajmu komercyjnego, także myślę, że będzie to bardzo atrakcyjna oferta. A dlaczego tak tanio? A dlatego, że dużą część kosztów udało nam się pozyskać w formie bezzwrotnej. Tutaj zarówno z Banku Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Dopłat wsparcie zostało przyznane na poziomie prawie 4,5 miliona. Dodatkowo z Krajowego Zasobu Nieruchomości 1 200 000. Także tak jak Państwo widzicie, prawie 40% kosztów jakby to w formie bezzwrotnej. Pozostałe koszty będzie trzeba budowy sfinansować z kredytu i z wkładu najemców. Szacujemy, że ten wkład najemców będzie oscylował gdzieś między 20 a 30%. W styczniu radni, podjęli uchwałę w zakresie przy określenia kryteriów i zasad naboru tych przyszłych najemców, także można się już z tym zapoznać, zobaczyć, jakie grupy będą preferowane. To oczywiście na stronie internetowej naszego miasta tę uchwałę bez problemu można znaleźć. I tak jak powiedziałem, to będą umowy na początek mieszkania, które będą wynajmowane, natomiast po upływie 5 lat najemca będzie mógł złożyć wniosek, że jest zainteresowany docelowo wykupem i ten wykup będzie mógł później w przyszłości po 15 latach wynastąpić. No, takie są zasady tego rządowego programu, w ramach którego budujemy te mieszkania. Co z dofinansowaniem budowy ulic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg? Przypomnijmy, że na listach znalazła się ulica Powstańców Wielkopolskich i powtórnie Krzywulka, a wniosków było 10. Tak, złożyliśmy w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022, złożyliśmy 10 wniosków o łącznej wartości przekraczającej 34 miliony złotych i ku naszemu zdziwieniu, jak te listy rankingowe zostały opublikowane właśnie 16 lutego, to byliśmy bardzo zaskoczeni, bo z jednej strony cieszyliśmy się, że dostaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich, bardzo ważnej ulicy w tym kręgosłupie komunikacyjnym miasta. Natomiast też z wielkim zdziwieniem zobaczyliśmy, że jako drugie zadanie, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, to przebudowa ulicy Krzywulka, czyli właściwie jej dokończenie. A przypomnę, że na to samo zadanie już w grudniu podpisaliśmy z wojewodą umowę i środki wojewoda przekazał nam właśnie też w końcówce grudnia z dofinansowania. Także drugi raz dostaliśmy dofinansowanie na to samo zadanie. Niestety nie możemy pokryć ze środków rządowych 100% kosztów realizacji tego zadania, a szkoda. Tutaj pan prezydent jak dowiedział się, że taka sytuacja będzie miała miejsce, rozmawiał około półtora miesiąca temu z panem wojewodą, prosił o sprostowanie, że tutaj ten błąd jest oczywisty i trzeba to wyprostować. No, nie doszło do tego wyprostowania z znanych nam przyczyn. Tak jak powiedziałem, oprócz tych dwóch zadań złożyliśmy 10 w sumie projektów. I też tutaj kolejne wielkie zdziwienie, tych kolejnych naszych projektów, 8, nie ma ani na liście podstawowej, ani na liście ranking rezerwowej. Nie wiemy, co się wydarzyło. Tutaj zwróciłem się w środę do służb pana wojewody o wyjaśnienie sytuacji, przedstawienie nam informacji, co się z tymi projektami stało, bo jest to pierwszy raz taki przypadek właśnie, że nie mamy żadnej informacji, a naszych projektów nie ma na liście rankingowej, a szkoda, bo w ramach tych pozostałych 8 projektów były chociażby ulice również na osiedlu Powstańców Wielkopolskich, ulica Hiszpańska, były sięgacze ulic Filipowskiej, Mieszka i Władysława Jagieły, fragment Bolesława Chrobrego, były również ulice na osiedlu Staniszewskiego właśnie w ramach tych wniosków złożonych, więc wiele, wiele potrzebnych zadań inwestycyjnych. No, staramy się obecnie wyjaśnić, co się z tymi naszymi wnioskami stało. I kończąc, co z opracowaniem koncepcji nowej biblioteki i medioteki?
Nie rezygnujemy z tego tematu. Tak jak Państwo wiecie, pierwszy konkurs architektoniczny zakończony został bez wyłonienia jakby zwycięzcy. Komisja konkursowa stwierdziła, że żadna z tych prac nie była na tyle dobra, żeby na jej podstawie opracowywać dokumentację techniczną tego obiektu, ale konkurs zaowocował wieloma ciekawymi spostrzeżeniami. Dzięki właśnie tym pracom konkursowym, dzięki pracy sądu konkursowego, program tej inwestycji został mocno zmodyfikowany. Zostały też wyciągnięte wnioski właśnie z tych prac. Kolejny konkurs został niedawno ogłoszony. Oczekujemy na biuro projektowe, czy biura projektowe, które zgłoszą się do konkursu, opracują wizualizację i programy tej inwestycji w ramach konkursu. Mam nadzieję, że będzie ich co najmniej kilka, że będzie z czego wybierać. Przypomnę, że ta medioteka to ma być tak naprawdę nowoczesna siedziba biblioteki publicznej wraz z funkcjami, które realizowane są w Medicentrum, wraz też z bardzo ważną taką częścią dotyczącą właśnie pomieszczeń dla harcerzy, którzy w Suwałkach no nie mają obecnie stałego miejsca i tutaj chcemy przy okazji tego obiektu również te miejsca dla nich zapewnić. Obiekt ma powstać w rozwidleniu ulic Mikołaja Reja i Kazimierza Pułaskiego. Powinien mieć gdzieś około 3000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a chcielibyśmy, żeby ten łączny koszt budowy nie przekroczył 30 milionów złotych. Oczywiście realizacja tego obiektu będzie możliwa dzięki środkom unijnym, które się już staramy i na wstępnym jakby projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli tak naprawdę Funduszy Europejskich dla Podlasia, bo tak to teraz ten program się nazywa, na kolejną perspektywę, jest już zapisana właśnie nasza medioteka jako jedno z inwestycji wymienionych po prostu wprost w tym programie, na które zostaną przyznane środki unijne. Także mam nadzieję, że tak się stanie i w najbliższych latach taki obiekt nowoczesny, kulturalno-społeczny powstanie właśnie w tym rozwidleniu ulic Reja i Płaskiego. Mówił pan Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. To tyle w tej części audycji z ratusza. Zapraszam po przerwie. Audycja samorządowa z ratusza. Audycja zrealizowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Witam po przerwie. W tej części audycji z ratusza spotkanie z panem Romanem Rynkowskim, zastępcą prezydenta m.in. do spraw oświaty. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze. Zacznijmy od kwestii podwyższenia opłat za pobyt dzieci w miejskich żłobkach. Ta sprawa wzbudziła wiele emocji na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Wydaje mi się, że te emocje pochodziły z pewnego niezrozumienia pewnych przepisów prawnych i tutaj propozycji właśnie zmiany przepisów uchwał w tym zakresie. Pierwsza rzecz, od której powinniśmy pewnie zacząć, to informacja dla naszych radiosłuchaczy dotycząca kosztów funkcjonowania żłobka i tych opłat, które są ponoszone przez rodziców. Więc w roku 2021 koszta funkcjonowania żłobka miejskiego wynosiły 5 560 280 zł 84 grosze, ale już w roku bieżącym planujemy, że te koszta będą na poziomie 6 378 944 zł. Natomiast jeżeli chodzi o opłaty wnoszone przez rodziców, to one w tym roku po podwyższeniu wyniosą 666 955 zł 80 groszy, a jeżeli zostawilibyśmy stawkę obecną, to byłyby na poziomie 241 965 zł 36 groszy. Także jeżeli chodzi o te opłaty ponoszone przez rodziców, to one równoważą w niewielkim stopniu koszta ponoszone faktycznie przez miasto na funkcjonowanie żłobka.
Natomiast propozycja zmiany opłaty polega na pewnym podwyższeniu, ale i powiązaniu tego z płacą minimalną. Koszt dla rodzica wynosiłby 10% płacy minimalnej, czyli na obecnym poziomie 301 zł. Obecnie mniej więcej rodzice płacą, jeżeli to jest opłata pełnomiesięczna, 228 zł. Od 1 stycznia funkcjonuje tak zwany dodatek opiekuńczy, kapitał opiekuńczy, i on jest w formie albo 400 zł przelewanych na konto żłobka bądź innej formy opieki, bądź 12 tysięcy, i tutaj rodzice sobie wybierają, czy to jest po 500 zł przez 2 lata, czy po 1000 przez 1 rok. I te pieniądze, które rodzice otrzymują, mogą być przeznaczone tylko na funkcjonowanie czy refundację właśnie opłat ponoszonych przez rodziców na żłobek. Stąd też faktycznie dla rodziców tej podwyżki nie będzie. Te pieniądze, które tutaj państwo zapewnia w postaci kapitału opiekuńczego, w pełni refunduje nie tylko podwyżkę, bo jeszcze sporo zostanie. Dodajmy jeszcze kwestię, że zbliża się nabór do przedszkoli, szkół podstawowych. Tak, jeżeli chodzi o, tutaj już się przygotowujemy do tego, a właściwie już jesteśmy w trakcie, ponieważ od 22 lutego jeszcze do 1 marca rodzice dzieci, które już uczęszczają do naszych przedszkoli, powinni potwierdzić kontynuację wychowania przedszkolnego. Natomiast od 2 marca do 15 marca rozpocznie się już nabór, jeżeli chodzi o nowe oddziały i te dzieci, które jeszcze nie funkcjonowały. My planujemy utworzenie 92 oddziałów przedszkolnych, w tym 19 w szkołach podstawowych, na 2106 miejsc. Z naszych informacji wynika, że pewnie będzie to zapewniało wszystkim dzieciom z terenu naszego miasta możliwość realizacji wychowania przedszkolnego, tym bardziej, że mamy tutaj wsparcie jeszcze takich przedszkoli niepublicznych, które mają z nami podpisane umowy na łączną liczbę miejsc 171. No, oprócz tego oczywiście są też szkoły, przedszkola niepubliczne, które również będą zapewniały nowe miejsca. Z naszych takich informacji wynika, że pewnie około 540 tych wolnych miejsc będzie. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że zmieniły się pewne kryteria, jeżeli chodzi o nabór dzieci, i zmieniło się kryterium dotyczące posiadania suwalskiej karty mieszkańca, ponieważ po zmianie uchwały jest zapis, że 30 punktów otrzymuje dziecko z tytułu posiadania karty przez rodziców, przez oboje rodziców. Chcemy wyeliminować takie sytuacje, z którymi mieliśmy też do czynienia w latach poprzednich, że tylko jeden rodzic deklarował zamieszkiwanie na terenie miasta, posiadał kartę SKM, natomiast drugi tej karty nie miał i wskazywał zamieszkanie gdzie indziej. Takie mamy podejrzenia, że też część rodziców po prostu nie zamieszkuje na terenie naszego miasta. Jeśli mowa już o karcie, to niedawno informowaliśmy o mandatach, które wystawiono pasażerom komunikacji miejskiej w Suwałkach za brak posiadania aktualnej suwalskiej karty mieszkańca. Apelowaliśmy do mieszkańców o to, żeby kartę wymieniać, ponieważ większość kart straciła ważność z końcem stycznia. Na dzień dzisiejszy mamy wymienionych tych nowych kart 12 484, ale ciągle jeszcze kilka tysięcy kart jest nieważnych. I tutaj apelujemy do mieszkańców, żeby nie zwlekać z tym, ponieważ karty
rzeczywiście ułatwiają życie i może się tak zdarzyć, że przy kontroli w naszych autobusach miejskich może się okazać, że jest mandat, bo karta jest nieważna. Natomiast wymiana karty jest bardzo łatwa, trzeba tylko mieć zdjęcie, PIT, pierwszą stronę PIT-u, wypełnić formularz i właściwie robimy to na bieżąco. Można albo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Sejneńskiej 13 lub przez pocztę elektroniczną, skrzynkę podawczą ePUAP, można też przez stronę internetową skm.suwalki.eu, ale rzeczywiście jest to bardzo ważne, tym bardziej, że rozpoczyna się również rekrutacja do przedszkoli, o czym mówiłem, i posiadanie tej karty jest, posiadanie karty ważne, jest bardzo ważne. Kończąc, miasto będzie fundowało bony na szczepienia przeciwko HPV. Proszę o szczegóły. To jest taka trochę nowa forma, a wynika z tego, że od 1 listopada ubiegłego roku decyzją Ministerstwa Zdrowia szczepionka przeciwko HPV jest częściowo refundowana w kwocie 138 zł. I tutaj decyzją też Rady Miejskiej, decyzja jest taka, że miasto refunduje pozostałą część, czyli 50% kosztów. Procedura jest łatwa, ponieważ rodzic składa wniosek o przyznanie bonu na szczepienie wraz z zaświadczeniem lekarza potwierdzającym przyjęcie dwóch dawek szczepionki. I na tej podstawie będzie możliwa refundacja z budżetu miasta Suwałk kosztu właśnie zakupu dwóch dawek szczepionki Cervarix. I to jest szczepionka przeznaczona zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców powyżej 9 roku życia do ukończenia 14 roku życia, o ile dzieci posiadają suwalską kartę mieszkańca. I tu znowu apeluję o to, żeby nie zwlekać z wymianą tej karty. Apelował pan Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.